Siemaneczko moje ziomeczki, jestem Fazja, a dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak pobrać Battle.neta i Hearthstone'a też. Tylko że do Hearthstone'a musicie mieć pierw Battle.neta, dlatego więc wpisujecie wy w swoją przeglądarkę battle.net. Oczywiście link będzie w opisie, żeby wam ułatwić życie. Klikamy w twoje konto, klikamy zaloguj się. No i powinno wam się wyświetlić dokładnie takie coś. Stwórz konto battle.net. Wybieramy oczywiście Polskę, ja wybieram Wielką Brytanię, bo mieszkam w Wielkiej Brytanii, w Anglii tak. Wpisujemy swoje imię. Możemy też wpisać swój nick, jeśli chcemy, i lepiej, żeby swój nick wpisać. Ja tu jakieś randomowe e-mail wpiszę i hasło. Hasło musi być dosyć silne, w miarę mocne. Musi zawierać wielką literę, małą literę i cyfrę. Pamiętajcie, wybierzcie pytanie, naprawdę. To się polecę, bo na przykład jak zgubicie swoje konto, tak jakbyście nie grali jakoś nie wiem, 4 lata na Battle.net, to możecie, jeśli chcecie teraz zagrać. Jak się nazywa twój dowy zwierzak? Myślę, że to jest najlepsze pytanie. A mój się nazywa na przykład Dzik 2. Wiek wpiszmy byle jaki. Chcę otrzymać oczywiście wiadomości, informacje o specjalnych ofertach. Zaznaczamy to lub też nie, jeśli nie chcemy mieć spamu na naszym e-mailu. No i polecam też pocztę WP, najszybsza jest tam, tak mam, tak myślę. Stwórz konto Battle.net. A poczekajcie, ja muszę zmienić, bo na przykład nie wiem. O, stwórz konto Battle.net. No i jeśli wszystko już uzupełniliście, powinniście otrzymać takie coś. Sukces, twoje konto zostało utworzone, twoja nazwa konta, e-maila. I tutaj wasz e-mail tutaj się wyświetli i pobierz aplikację Battle.net. Ja już tego nie będę mógł klikać, bo już mam zainstalowany na moim komputerze Battle.neta. Więc teraz przechodzimy, jak wygląda nasz Battle.necik. No i głównie tak wygląda nasz Battle.necik. Rozciągnijmy sobie go na trochę większy. Tutaj jest nasz oczywiście piękny Hearthstone, Hero of the Storm, Diablo 3, ale jego musimy kupić i najpierw wypróbować. World of Warcraft, StarCraft 2 i nowa gra, która jest już w premierze i niektórzy youtuberzy już ją nagrali, czyli Rock, jakoś tam nielegalnie ją pobrał czy coś. Tu jest oczywiście nasz trailer tej gry. No i to głównie tak wygląda, tutaj możemy też na dostępny, nieobecny, zajęty zmienić. I tutaj są nasi przyjaciele, ja akurat tutaj zablurowałem ich niki, żebyście nie znali ich ników. Sklep, tutaj w sklepie możemy kupować różne gry, tak jak na Steamie. I wiadomości, to tak na przykład jakbym otrzymał jakieś wiadomości od moich przyjaciół. I to głównie wszystko, co mogę powiedzieć, więc myślę, że wam trochę pomogłem. Jeśli wam się filmik spodobał, zostawcie lajka, komentarza i subskrypcję. A jeśli nie, to i tak możecie mnie współprzec w lajku, to bardzo motywuje, pamiętajcie. Więc na razie, trzymajcie się, cześć!